Nie myślałam, że w taki sposób wrócę do tej platformy. Witajcie. Ten film będzie skierowany bardziej do polskiej części tej znikomej widowni niż do ogólnoświatowej, za co przepraszam, ale za moment wyjaśnię sytuację i nakreślę dokładnie, skąd wziął się ten elaborat. Myślę, że dla tych, którzy śledzili moje poczynania w internecie poza YouTube'em, fakt, iż znam się z Katonem osobiście, nie będzie żadną niespodzianką. Grzeję stołek na posadzie administratora na jego serwerze, poprzednią kadencję rok temu miałam jako moderator, pilnuję czatu na jego transmisjach na żywo, gdzie czasem można mnie spotkać, czy najzwyczajniej w świecie, jako człowiek również jest mi bardzo dobrze znany, stąd czuję się zobowiązana do odpowiedzi na materiał, który za moment wam przedstawię. Nie będę poruszać zbyt mocno tematu teorii, bo jest to mrowisko, w które mogę niesłusznie wetknąć patyk z moją znikomą wiedzą, ale postaram się omówić każdy punkt, jaki był tam podany. Z góry mówię, że ten film nie jest jakkolwiek nacechowany bronieniem Katona jako twórcy, tylko dlatego, że jesteśmy na ziomku. Mimo, że nigdy nie oglądałam kontentu jego jako youtubera, na fabule FNAF-a znał się, cóż, tak bardzo jak na balecie. Postaram się odnieść do argumentów ad personam, które Glamrock TV kierował w stronę Katona oraz odpowiedzieć na zarzuty, które Kato otrzymał niesłusznie. Więc rozsiądźcie się wygodniej, zapraszam na moje streszczenie Iliady i Odysei, to znaczy niewypalonej dramy polskiego FNAFTUBA. Zacznijmy nieco mniejszym kalibrem. W swoim filmie Glamrock TV najpierw mówi, że nie będzie odnosił się do przestarzałych teorii Katona, ponieważ oczywistym jest, że w 90% każda jest obalona, ale co się dzieje? Oczywiście, że robi dokładnie to, co mówił, że nie będzie zawarte w filmie. Content! Jak mówiłam na wstępie, nie będę odnosić się do faktów i teorii jako kontentu, ponieważ nie znam fabuły Five Nights at Freddy's dalej niż wybiegały teorie z 2016 roku i nie zamierzam udawać, że wiem, o co chodzi w tych nowych, ponieważ mogę narobić więcej błota niż pożytku wyjdzie z tego materiału. Odniosę się jednak do bzdurnych zarzutów pod kątem Katona, jak i pomówień w jego kierunku. Najmniejszym zarzutem, który kieruje do Katona, jest to, że on po prostu gada głupoty. Teorie, które prezentuje na swoim kanale, właściwie to prezentowa, bo od dawna żadna się nie pojawiła, zwyczajnie nie mają sensu i nigdy nie miały. Katon od początku po prostu bredzi. Jest to twoja opinia, do której masz pełne prawo. Niemniej jednak zwróć uwagę na swoje własne słowa. Słowem klucz jest tutaj wyraz teoria. Skąd więc zarzucasz mu brednie, jeśli sam później mówisz, że Katon ma prawo do swoich własnych pomysłów i teorii? Mogą nie zgadzać się potem z kanonem, jednakże sam powiedziałeś, to jego teorie i ma do nich pełne prawo, czy ci się podobają, czy też nie. Nawet widzowie Katona doszli do tego, że są błędne i piszą mu w komentarzach, że te teorie to głupoty. Pomyślałeś może, dlaczego tak się dzieje? Niestety nie udało mi się znaleźć oryginalnego filmu, pod którym zamieszczono ten komentarz, a na który powołuje się później Glamrock, jednakże jestem niemalże pewna, że jest to starszy film. In fact, sami możecie zobaczyć, że w komentarzu data, którą pokazuje widz, to 2017 rok. To oczywiste, że przez 3, teraz to już 5 lat, kanon się zmienia. Lore zmieniał się co grę i co post Scotta na Steamie. Przede wszystkim, dla tych, którzy nie wiedzą, teoria zemsty nie została wymyślona przez Katona. Została wymyślona przez MatPata, no i jakiś tam prawdopodobnie ludzi z Reddita kiedyś. W każdym razie MatPat ją wypromował na YouTubie, no a Katon ją sobie po prostu wziął z angielskiego YouTube'a i przeniósł na polski. A tego to już w ogóle pozwolę sobie nie komentować. Szczerze mówiąc, mówiłam, że nie będę odnosić się do teorii, do tego, jak bardzo są legitne, aczkolwiek w trakcie robienia tego scenariusza mój kolega Kartoflix wypuścił swój własny film na temat całej tej sytuacji, którym poruszył pewien bardzo ciekawy punkt, który pozwolę sobie przywłaszczyć. Oczywiście za jego pozwoleniem. Glamrock, który zarzuca Katonowi kradzież teorii. Od takiego MatPata albo Ponguja. Od razu wolę zaznaczyć, że Glamrock definiuje tam kradzież jako niepodanie źródła, czyli linku do filmu oryginalnego w opisie swojego. No i wszystko by było okej, gdyby nie to, że trochę zaśmierdziało hipokryzmem ze strony pana Glamrocka. A mianowicie chodzi mi tutaj o ten konkretnie filmik. Filmik z Nightmarem. Glamrock tam przedstawia teorię MatPata, a nie dał nigdzie linku do oryginalnego filmu. No a kim jest Nightmare? Cóż, Nightmare to odwzorowanie samego brata. Otóż to, Nightmare to dosłownie Iwan. Bo zobaczcie, Golden Freddy jest żółty i ma czarne akcesoria. Nightmare jest czarny i ma żółte akcesoria. Przypadek? No nie. Nightmare to jedyny robot w fabule o żółtych akcesoriach. I to nie może być przypadek. W dodatku Nightmare jest przeźroczysty, trochę jak duch, prawda? Jak duch zmarłego brata. Ponadto, oba te animatroniki nie mają normalnego jumpscare'a. W obu przypadkach po prostu ogromna głowa pojawia nam się nagle przed twarzą i słyszymy dźwięk. Gowina. Boi się, że brat się zemści, że chce jego śmierci.
Ivan w snach Michaela wybiera postać wielkiej potwornej bestii. A nightmare, an animatronic who just so happens to have an inverted Golden Freddy color palette, yellow hat and tie with a black body as opposed to a yellow body with black accessories. Coincidence? I think not. It's also worth noting that Nightmare is one of only two canon animatronics to have a jump scare that's a static image with strange noises that crashes the game. The other, Golden Freddy. Which leaves us with two. William and Michael. Widzisz tutaj, jaką pokazałeś hipokryzję? Zarzucasz Katonowi, że zrzy na teorię z zagranicznego YouTube'a i nie tłumaczy żadnych swoich własnych, a zrobiłeś dokładnie to samo i to kilka miesięcy wstecz. Proszę cię, następnym razem, kiedy próbujesz nagrać coś na kogoś, zwróć uwagę, czy nie popełniasz tego samego błędu, bo później ludzie wytkną ci hipokryzję, a ty, jak to zrobiłeś na karcie swojej społeczności, będziesz później płakał, że ludzie cię hejtują. Zastanów się, proszę. Swoją drogą wspomnę również, że czytałam sporą część komentarzy pod filmem Glamrocka na temat Katona i nie wydaje mi się, aby ludzie bezpodstawnie hejtowali go pod tym filmem. Sporo osób wyraziło tam swoją opinię oraz posłużyło się konstruktywną krytyką w stronę filmu, który wypuścił, natomiast nie widziałam żadnego komentarza, który po prostu Blendout by go hejtował. Więc proszę, przestań powoływać się na własne emocje tylko po to, żeby zakryć to, że popełniłeś widoczny błąd i ludzie ci to wytknęli. To nie jest dobre zagranie, bo granie na uczuciach własnej widowni nigdy nie było ani nie jest akceptowalne. Niestety, ale Katon nigdy nie przyznaje się do błędów, nigdy nie nagrywa sprostowań, wyjaśnień, nigdy się nie tłumaczy. Po prostu wrzuca teorię, nawet jeżeli wyjdzie oczywiście, że jest to błąd, że jest ona niepoprawna, to on nic z tym nie robi, tylko po prostu nagrywa sobie kolejne jakby nigdy nic. Dlatego uważam, że no cóż, ktoś powinien to zrobić. Powiedzieć wam, gdzie są te błędy. Drogi Glamrocku, w trakcie pisania tego scenariusza twój kanał posiada ledwie ponad 3000 subskrybentów. Jest to na tyle mała widownia, że nie mówiąc już o aktywnej jej części, która z pewnością nie jest ani trochę równa tej liczbie, nie rozumiesz jeszcze najlepiej pojęcia tworzenia kontentu. Możesz oczywiście twierdzić, że moje 300 subskrypcji również nie świadczy o tym, że wiem, co mówię, jednak za kamerami tworzę grafikę na zlecenia i jak najbardziej rozumiem Katona w jego tworach. Jako twórca nie mam obowiązku poprawiania swoich rysunków z 2017 roku, tylko dlatego, że anatomia czy cienie są błędne. Tak samo Katon nie ma obowiązku nagrywania nowych filmów, które prostują te stare. Katon nie ma również obowiązku przepraszania ani ciebie, ani innych za swoje błędne teorie, które były nagrane 5 lat wstecz. Katon również jest człowiekiem. W dalszej części swojej wypowiedzi Glamrock powołuje się na teorię Katona, obalając je swoimi argumentami, które z tego co mi wiadomo również nie są do końca poprawne. Jednak o tym nie będę tu mówić, bo jak wspomniałam na samym początku, nie znam dobrze fabuły i nie czuję obowiązku odpowiedzi na kwestie fabularne, bo nie tego dotyczy ten film. Zawód drugi. Dogmat nieomylności. Wracamy do tego samego punktu i tak właściwie jest to dosłowna kontynuacja poprzedniego działu, który poruszył Glamrock, jednak idąc chronologicznie będę nazywać moje działy mniej więcej podobnie, by łatwiej było się połapać. Nie wiem, czy zauważyliście, ale wokół Katona stworzyła się w internecie taka mała sekta, taki mały kult. To zabawne, że osoba, która na filmach sobie żartuje ze swojej sekty, ze swojego kultu, naprawdę taki kult stworzyła w internecie. No niestety. Dzieci należące do tego kultu, bo to są w większości wypadków dzieci, bronią Katona, wychwalają go jak Boga i po prostu chwalą każdą jego teorię pod niebiosa. Powtórz to proszę jeszcze raz. Dzieci. I jeszcze raz. Dzieci. I tak raz jeszcze. Dzieci. No właśnie. Dzieci. Dzieci. Usłysz sam siebie. Dzieci nie posiadają rozsądku i myślenia dorosłego człowieka, przez co bardzo często obierają sobie idoli, którzy stają się ich wzorem. Nie jest to w żadnym wypadku moje pochwalanie takiej mentalności, ale jestem pewna, że również i ty miałeś taką fazę w swoim życiu. Tak samo nie zdziwię się, jeśli mnie również nazwiesz dzieckiem. I to wyłącznie na podstawie mojego filmu, w którym nie zgadzam się z twoim zdaniem, lecz nie bój żaby, ta sfera życia jest już daleko za mną. Twoją drogą, waż proszę słownictwo, jeśli chcesz być brany na poważnie. Ten film ocieka nieprzyjemnymi wyrazami, jeśli chcesz kiedyś poważnie robić komentary, zastanów się nad tym, co mówisz i waż proszę słowa. Wiecie, ja też kiedyś byłem Katon Kidem. Mam nadzieję, drodzy widzowie Katona, że nie obrazicie się za to określenie. Też byłem Katon Kidem i też broniłem Katona. Pamiętam jedną sytuację na Redditie, kiedy wdałem się z kimś w dyskusję o Shadow animatronikach. No nie będę wam pokazywać całej tej jakże wyniosłej historii, bo w dużym skrócie kolega bronił Katona pełną piersią, po czym został za to zgruchotany z błotem przez jakiegoś randomowego redditowca. Ten segment nie wnosi za wiele do filmu, jednak zawra go, zanim zostanie mi zarzucone zniesławienie i chowanie treści. Miło, że przyznajesz się do swojego błędu, natomiast czyni to z ciebie poniekąd hipokrytę. Po prostu broniłem tej teorii, ponieważ broniłem Katona. I to jest właśnie podejście większości widzów do Katona, takie boskie uwielbienie. Dogmat nieomylności, Katon ma zawsze rację, no i tyle. No dobrze, ale możecie powiedzieć,
Przecież to nie jest jego wina, Katon nic złego nie zrobił. To nie jest jego wina, że dzieci go oglądają, że dzieci go uwielbiają. On nie ma na to wpływu, on po prostu robi swój content. No a że jego widownia jest jako jest, no to już inna sprawa, prawda? Katon nie może decydować o tym, jak zachowują się jego widzowie. No właśnie, sęk w tym, że... Gdyby on to jeszcze robił niecelowo, to okej, ale... Uważam, że Katon intencjonalnie tworzy wokół siebie taką boską otoczkę. A czy uważasz, że treści, które przedstawia, są kierowane do dzieci? W jego filmach roi się od żartów o trupach i morderstwach. Wątpię, że nadaje się to na flagę filmu przeznaczonego dla dzieci. Co do śmietanki tego argumentu, tak, to nie jest jego wina, że jego widownia jest młodsza. FNAF nie jest skierowany do dzieci i nigdy nie był. To, że dzieci lubują się w mainstreamowych horrorach, zawsze istniało i to nie wina youtuberów, którzy robią o tych grach content, że ich widownia zwykle nie przekracza lat 15. Ja też jak maniak oglądałam treści horrorowe będąc w podstawówce i mam tu na myśli jak miałam może 11-12 lat, natomiast nigdy nie była to wina twórców tych treści. YouTube nie jest i nigdy nie był miejscem dla dzieci, których grupa wiekowa należy do sekcji kids, ale twórcy wcale nie są o to winni. Już samo to gadanie o kulcie jest takim tworzeniem jakiejś zamkniętej grupki, jakiejś sekty. Ironia. Z greckiego dosłownie przestawienie, pozorowanie. Sposób wypowiadania się oparty na zamierzonej niezgodności, najczęściej przeciwieństwie dwóch poziomów wypowiedzi, dosłownego i ukrytego. Na przykład w zdaniu jaka piękna pogoda, wypowiedzianym w trakcie ulewy. W klasycznej retoryce ironia stanowi jeden z tropów, ale jest również zaliczana do podstawowych kategorii w estetyce. W rozumieniu potocznym ironia utożsamia się z kpiną, złośliwością, wyśmiewaniem i dystansem. Nie, a tak poważnie. Jeśli uważasz, że Katon naprawdę ma kult i traktuje go na serio, to wyjmij proszę mopas pomiędzy pośladków. Żart. Anegdota. Śmieszki, heheszki. Ironia. Katon nie tworzy i nigdy nie tworzył wokół siebie żadnej boskiej otoczki i przypuszczam, że gdyby chciał to zrobić, dawno dla lepszego rozpoznania pokazałby twarz. Ujawnił miejscowość, w której mieszka, czy regularnie jeździłby na konwenty, aby spotykać się z fanami. Co swoją drogą zrobił raz i to niekoniecznie w celu spotkania widowni, a bardziej w celu dobrej zabawy w gronie znajomych. Skąd wiem? Ano stąd, że dosłownie byłam z nim na pyrkonie 24 godziny na dobę. Swoją drogą, ten swoisty kult to po prostu nazwa jego wspierających. Ty naprawdę myślałeś, że to tak na serio? W takim razie muszę tam być wysoko postawionym kapłanem. Papież kultu katońskiego. Podoba mi się ten tytuł. Pomijając już fakt, że zarzucasz mu celowy zabieg. Przede wszystkim, Katon nigdy nie przyznaje się do żadnych błędów. Nie ma sytuacji, w której Katon powiedział: wiecie co, ta teoria była niepoprawna, teraz wyznaję taką, no, mogłem się pomylić. Nie. Jeżeli Katon powie błąd, to on go zostawia. Błąd. Katon niejednokrotnie mówił o tym, że jego poprzednie teorie mogą być już przedawnione. Pozwolę sobie powołać się na jego własny fragment filmu, dlatego że nie zamierzam się powtarzać. I napisać sobie na Reddicie, że Mike Trapp nie istniał i 90% moich teorii nadaje się do kosza. I 90% moich teorii nadaje się do kosza. I wiecie, ludzie tworząc teorie, że to jednak Michael w Springtrapie, popełnili błąd. Popełnili błąd. Nie ukrywam, że nie było to dla mnie komfortowe wydarzenie, bo połowa mojego kanału okazała się być, delikatnie mówiąc, nietrafiona. Przyznam ci rację, że nie nagrywa sprostowań swoich starych filmów, ale powtórzę to samo co wcześniej. Nie ma do tego obowiązku. Nie wisi tego ani tobie, ani mi, ani swoim widzom. Owszem, mógłby je robić, ale to tylko i wyłącznie od niego zależy. Poza tym, jak mówiłam, jeśli zrobił błąd, to zwykle o tym wspomniał. Dalej kolega powołuje się na manipulację, co potwiera fabułą, którą akurat jeszcze rozumiem. W dodatku, w filmach Katona pojawiają się takie zwroty jak ten. Mam nadzieję, że nie muszę tłumaczyć takich pojęć jak Remnant, Scooper czy Afton. Przez ostatnie 2 lata tyle mówiłem o tym w teoriach, że jeśli pierwszy raz je słyszycie, to musieliście je oglądać bardzo nieuważnie. Tłumaczyć. Katonie, jaką ty masz wiedzę, że ty nam będziesz to tłumaczył? Tobie należałoby wytłumaczyć, na czym polega tworzenie teorii i przedstawianie teorii. Słowa Afton, Scooper i Remnant są bardzo
bardzo powszechne w fandomie i uważam, że tu ma rację, nie musi ich tłumaczyć. Poza tym kolejny punkt dla ciebie za niezrozumienie ironii i zabiegów w celach humorystycznych. Kiedyś chyba nawet zainspirował się moim własnym komentarzem. Jak coś ostrzegam, komentarz napisałem jak byłem mały, więc pisownia i ogólnie styl myślenia to mocny cringe. Ale chodzi mi tutaj o to, że przedstawiłem mocne argumenty, jak na tamten czas dosyć mocne, a Kazon po prostu to olał i wyśmiał. No, wyśmiał go. Nie zwracał w ogóle uwagi na argumenty, tylko wszystko totalnie przekręcił, zostawił sobie jedynie to, co mu się podobało, żeby wyśmiać. Nie no, ty chyba sobie teraz nas żartujesz. Ale Jaja! A tak poważnie, naprawdę uważasz, że twórca mający ponad 200 tysięcy subskrybentów zwrócił uwagę na komentarz jednego randomowego Tymusia i dopiero 3 lata później nagrał o tym teorię? To nieźle musiał się w takim wypadku do niej przygotowywać. Nie będę komentować treści, bo teoretykiem nie jestem, ale brzmi to absurdalnie, jak duża osoba miałaby akurat na ciebie zwrócić uwagę i ukraść ci teorię. Ludzie mogą myśleć na wiele sposobów i uwaga, uwaga, zbieżność myśli, tym bardziej w środowisku teoretyków, jest bardzo częsta. Dlatego twój argument z podharcerzeniem ci myśli jest według mnie po prostu śmieszny. Dalej mówisz, że Katon wyraża się jakby miał jedyną prawdę i rozmawiał z samym Kautonem. Zostawię to bez komentarza, bo to kolejny absurdalny zarzut i przyczepianie się po prostu tonu wypowiedzi twórcy. Dykcja dykcją oraz ton tonem, ale ty też wypowiadasz się jakbyś był światły i miał kamery w jego pokoju. Gdzieś w tym momencie w filmie Glamrocka pojawia się argument, jakoby Katon kradnął z zagranicznych youtuberów oraz od samego Ponguja. Jednak to poruszę kawałek dalej, bo na razie chcę się zająć inną śmietanką, a do rzeczy ad personam, które udało mi się samemu odnaleźć i skontaktować z ludźmi, przejdę później. Teoria robi pojedyncze, kiedy dzieje się coś strasznie ważnego w fandomie. A dlaczego? Odpowiedź dla mnie jest prosta, ponieważ mu się nie chce. A dokładniej, ma wyjebane. Więc Katon po prostu idzie na łatwiznę, bo efekt tak czy siak będzie dobry. On tak czy siak zarobi, tak czy siak nie spadnie, a tylko będzie rósł. Tutaj powołam się na moje własne widzenie całego procesu twórczego. Podczas całej mojej znajomości z Katonem oczywistym jest, że widziałam niejednokrotnie jego proces twórczy oraz to, ile czasu spędza nad dopracowywaniem swoich filmów. Nie będę już poruszać tematu, że ani razu nie widziałam, by tłumaczył jakieś teorie, lecz mogę dać słowo, że Katon przyjmuje się swoim kanałem i nie robi tego tylko dla pieniędzy. Zanim zarzucisz mi również, że powołuje się tylko i wyłącznie na to, co samemu widzę i nie podaję żadnych dobrych dowodów. Ty również tego nie robisz i większość rzeczy, które wytaczasz przeciwko Katonowi jest praktycznie tylko twoimi wymyślonymi argumentami i twoimi przesłankami na jego temat. Nie za bardzo podajesz tutaj dowody na cokolwiek, co jest bardziej ad personam, więc ja również nie muszę. Myślę zresztą, że gdyby tak było i Katon rzeczywiście martwiłby się tylko o własny stan konta, to nie odwoływałby planów celem pisania scenariuszy, czy nie siedziałby dosłownie przy mnie robiąc film niejednokrotnie. Mogę zaświadczyć, że Katona naprawdę obchodzi to, ile ma na sobie oczu i nie jest to dla niego tylko i wyłącznie zarobek, ale i coś, czym się bardzo pasjonuje. A ty, drogi Glamrocku, sam nie wiesz, o czym mówisz. Nigdy nie rozmawiałeś z nim na żaden temat, a twoje słowa opierasz tylko o bo tak wiem, bo tak jest. Zarzucasz to samo swoją drogą Katonowi, a robisz identyczny błąd. Zostaje tylko pogratulować hipokryzji. Bez komentarza. Tak samo bez komentarza wobec zarzutu, że jego widzowie sami go ciągną. Spójrz na siebie i na to, że starasz się wybić na czyimś sukcesie. Kpina. Dalej zarzucasz mu lenistwo i myślę, że nie muszę się powtarzać. No na przykład jego przerwy. Katon często znika z internetu na kilka miesięcy i wraca bez żadnych wyjaśnień, tak po prostu z dupy nagle pojawi się jakiś film, no i hej hej, wróciła regularność, haha, chwilkę mnie nie było, haha. Ja wiem, że to jest jego sprawa, kiedy nagrywa, on sam sobie to wybiera, nikt mu noża na gardle nie będzie trzymał, no i dzieją się różne rzeczy w życiu prywatnym, więc no, może tak czasem po prostu być, że tego filmu no nie można nagrać, to zrozumiałe. Aczkolwiek Katon robi to regularnie, od bardzo dawna, no i zawsze ta sama śpiewka. Robi i no przyznaję, że robi to moim zdaniem coraz bardziej bezczelnie. No, chyba jednak muszę się powtarzać. Tak samo jak nie musi poprawiać swoich starych teorii, tak samo tym bardziej nie musi tłumaczyć się z tego, czemu go nie było. Może nie chce, a może to nie ma znaczenia? Mówisz, że to pewnie lenistwo, a co jeśli dla przykładu ktoś z jego rodziny by zmarł? Miałby problemy ze zdrowiem, nie mógłby nagrywać, albo po prostu poznałby kogoś, komu chciałby na daną chwilę poświęcić nieco więcej czasu. To nie twoja sprawa, on nie musi ci tego tłumaczyć. Jest osobą publiczną, która w dodatku się nie ujawnia. To naturalne, że nie będzie tłumaczył widzom, gdzie był, co robił, czemu zniknął i co się stało. Byłoby to zapychanie filmów bez sensu, plus jak mówiłam, to nie jego broszka. Nie wściubię więc proszę nosa w nie swoje sprawy, jeśli możesz, bo tutaj akurat wykazałeś się srogą arogancją i brakiem empatii wobec twórcy, wręcz traktowaniem go jak maszynę do kontentu. Ludzie mają życia za internetem i to, że ty o tym nie pamiętasz, nie znaczy, że Kato też nie musi. Niby w dalszym ciągu mówisz, że życie bywa różne, ale jednak dalej zarzucasz mu manipulacje dziećmi i niefajne wymówki. No, nie będę się powtarzać z argumentem, że nie wisi ci wytłumaczeń, ale przyczepianie się randomowego żartu tylko dla przyczepienia się jest po prostu śmieszne. Katon żeruje na dzieciach, wykorzystuje dzieci. A, tutaj mała wstawka ode mnie.
Nie mów tego w taki sposób. To naprawdę brzmi źle. Stworzyłeś grupkę hejterów, którzy nienawidzą wszystkich oprócz Katona, oprócz ciebie. I jestem pewien, że dla ciebie jest to wygodne. Aczkolwiek, dla innych ludzi, im się nie będzie dobrze żyło z tymi dziećmi, bo te dzieci... No te dzieci są jak wyborcy PiS-u, okej? Okay? Co? Chciałabym się wypowiedzieć bardziej, ale słów mi brak. Wow, zabłysłeś. Gromkie brawa. Swoją drogą, to twoje community wcale nie jest lepsze. Tak, widziałam, jak na siłę dokopywaliście się moich social mediów na twoim serwerze. Widziałam, jak twoi widzowie zachowują się i widziałam, ile z nich cieknie jadu. Więc proszę, kolejny punkt hipokryty dla tego pana. Wkrótce odchowam tu milionera. Katon wszedł sobie po długiej przerwie kilka miesięcy, kiedy nie wrzucał filmów na kanał Ponguje albo na kanał Matpata i zobaczył jeden po prostu losowy film o FNAF, jeden z tych nowszych, no i tyle. Obejrzał go, stwierdził, dobra, przedstawiamy to na swoim kanale. No i jak obiecałam, tak też jest. Ten segment pojawia się po gadaninie o fabule, więc jak mówiłam na starcie, pozwoliłam sobie go pominąć, bo fabuły nie znam. Natomiast mogę wypowiedzieć się i pokazać dowody na to, że Katon nigdy nie skopiował nic od Ponguja. Tutaj macie filmik z ich współpracy, tutaj proszę bardzo moja własna prywatna rozmowa z Ponguiem, w której on sam przyznaje, że nie uważa, żeby Kato od niego kiedykolwiek cokolwiek ukradł. A nawet jeśli, to ma to gdzieś. Nietrafny argument, panie Glam. Jeśli wciągasz jakiegoś twórcę w dramę, to chociaż bądź u źródła, zapytaj go, czy masz rację w tym, co chcesz o nim powiedzieć, by tak jak ty to nazwałeś, zmiażdżyć innego. No, chyba że ten twój research ci tak nie wyszedł, jak mówiłeś. Jak na rok czasu pracy nad filmem wypadł nieco kiepsko. Jako taki dodatek, Katon pewnego dnia wpadł na pomysł, żeby zorganizować specjal na 200 tysięcy subskrypcji. No, 200 tysięcy to naprawdę powodna liczba, mnóstwo osób go subuje, no to chyba wypadałoby jakoś im się odwdzięczyć, prawda, jakoś im podziękować za to wszystko. Zatem, no, Katon zrobił naprawdę rozsądny krok, czyli utworzył ankietę, żeby spytać widzów, co takiego chcą na to 200 tysięcy. Co prawda były tylko dwie opcje do zaznaczenia, no ale zawsze coś, tak? Widzowie mają głos, sami mogą wybrać, tak naprawdę, jaki specjal chcą z tej okazji. No i Katon przeprowadził tę ankietę, ta opcja, która wygrała, to tutaj on ją zrealizował i wszyscy byli zadowoleni. No i Katon był naprawdę wdzięczny widzom, że wbili mu te 200 tysięcy. Nie, tak nie było, to kłamstwo. Katon zorganizował tę ankietę. No i ponad 80% wybrało pokazanie twarzy. Face reveal. Wszyscy, bardzo ogromna ilość widzów Katona chciało, żeby Katon pokazał twarz. To wprowadził taką opcję do ankiety. I większość osób na to zagłosowała. Prawie wszyscy chcieli, żeby to zrobił, z tych 200 tysięcy osób. A on co? Gówno. Wrzucił taki post na kartę społeczności. Redagowanie zdań kłania się po pas. Spójrz na słowo woleli. Katon nie powiedział, że to będzie motywem specjala. Zapytał jedynie, co widownia by wolała. Katon nie uczestniczy w życiu swojego kanału. Nie odpowiada widzom na komentarze. Nie pisze z nimi na Discordzie. Nie robi nic. On sobie siedzi, a dzieciaki trzepią mu hajs. Ciekawe w takim razie, skąd ja go znam. Prawdą jest to, że Katon nie ingeruje zbytnio w swój serwer, ale nie ma do tego wielkiego obowiązku, jest to opcjonalne. Bardzo aktywnie odpowiada widzom na transmisjach na żywo, co jest już plusem. Tak się składa, że w słowach jego samego serwer spoczywa na moich ramionach, więc to ja za niego w głównej mierze odpowiadam. Kolejny nietrafiony argument, a wystarczyło napisać chociażby do mnie prywatnie i zapytać się, jak sprawa wygląda. Dostałbyś legitną informację, ale wolałeś insynuować. Jest wiele content creatorów, którzy nie udzielają się w swoim community. Im więcej osób masz na karku, tym jest po prostu trudniej, więc jestem to w stanie zrozumieć. Rozumiem, że lepiej ogląda się twórcę, który rozmawia ze swoimi widzami, ale w pewnym momencie życia jako creator po prostu nie da się już tego robić. Szkodliwość dla dzieci i widzów. Żeby było jasne. Ja naprawdę nie mam absolutnie nic do jego poczucia humoru. Czy Katon przypadkiem w pewnym momencie nie przeholował z tymi swoimi żartami? Tak, ostatnio do researchu do tego filmu, ja robię research w przeciwieństwie do niektórych, obejrzałem taki fragment jego filmu i... No, sami zobaczcie. Let's go to the safe room. I am totally not a serial child murderer. Okie, are you ready, kids? Kids! What the fuck is going on? Ja się dzieję. Old sport. Ja przypominam, że taka średnia wieku jego widzów to jest 13-14 lat, może czasami, nawet w skrajnych przypadkach mniej. Rozumiem żartowanie sobie z gry, której tematyką jest zabijanie dzieci, to jest jakby, no okej, okay, o tym jest FNAF, więc mamy prawo o tym żartować i o tym rozmawiać, ale... Ale coś takiego? To nawet za bardzo nie jest już FNAF, to jest...
Nawet nie wiem, jak to nazwać w ogóle, to jest straszne. Jeśli dalej uważasz, że Katon popełnia błąd kardynalny, bo daje prześmiewczy, źle zedytowany gore obrazek w swoim filmie o grze o morderczych misiach, to spójrz proszę na etykiety gier, które są nagrywane przez was obu. Gra jest aż przesączona mordem, trupami, gnijącymi ciałami. Nawet jeden z głównych animatroników to dosłownie widoczne flaki oplecione na endoszkielecie przykryte futrem. Jeśli dalej uważasz, że taki fragment w filmie, który, powtarzam, nie jest dla dzieci, jest tutaj najstraszniejszą demoralizacją, to chyba powinniśmy zbanować całego FNAF-a, bo przecież tam też zaglądają dzieci. A niech najlepiej upadnie cały internet, wszystkie media, bo co jeśli dziecko to zobaczy? Za dzieci odpowiadają rodzice. Kropka. Kurtyna. Kolejne dwa segmenty filmu mówią o fabule, więc jak obiecałam, nie ingeruję. Fabuła to coś, w co kija nie wetknę. Pragnę też uprzedzić, zanim Glamrock zarzuci mi, że to nie fair, że sam słyszałeś ode mnie prywatnie na ten temat i mi przytaknąłeś. Taki fakcik, zanim ktoś mi zarzuci bombiczkę w twarz. A jeszcze przed podsumowaniem, mały zawód bonusowy. Jest na tyle mało istotny, że zapomniałem powiedzieć o nim nagrywając, ale i tak chcę to dodać. W swoim filmie o kłamstwach o FNAF-ie, w tym Katon akurat powinien być ekspertem, nasz ukochany youtuber zaprezentował nam, jak bardzo nie lubi książki The Freddy Files i rozbił na niej jajko. No i w sumie nic strasznego się nie dzieje, to tylko jedno jajko, w swoim filmie parodiującym to również jedno rozbiłem. Nic strasznego. No ale później, w swoim filmie o Veni, Katon rozszerzył ten żart, rozbijając na książce całą paczkę, całe opakowanie jajek. Jako, że oglądają go głównie osoby młodsze, to uważam, że jest to dawanie bardzo złego przykładu. Te dzieci wielbiące Katona mogą powtarzać takie akcje w domu. A marnowanie jedzenia jest niefajne, szczególnie w dzisiejszych czasach. Plus, zawód Katona wobec książki był absolutnie głupi i bezpodstawny. Tutaj jest już to mocno sporna kwestia. Rozumiem, jeśli Katon zrobiłby coś okropnego, ale jest to dosłownie rozbicie paru jajek na książce. I nawet jako osoba, która pracuje w wolontariatach oraz działa od 2009 roku w harcerstwie, nie rozumiem tego argumentu ani trochę. Tak, jak uważam, że owszem, dzieci potrafią się wzorować twórcami, tak nie uważam, że jest to wielce szkodliwe. Poza tym, to leży w pieczy rodziców, aby pilnować tego, co ich dziecko ogląda i co robi po oglądaniu swoich ulubionych youtuberów. Idąc z twoim tokiem myślenia, powinniśmy również oskarżyć takich twórców jak How to Basic, który w dniu pisania tego paragrafu ma ponad 17 milionów subskrypcji, czy Nikocado Avocado, który aktualnie posiada ponad 3 miliony osób na widowni. Zanim jednak zarzucisz mi, że mówimy tu tylko i wyłącznie o polskiej twórczości, mogę podać również przykład takich twórców jak Blowek z publicznością sięgającą prawie 5 milionów, który jeździł po fast foodach i zamawiał niepojętne ilości jedzenia, nie tylko robiąc zator w kuchni, ale i potem najpewniej wyrzucając znaczną jego część, bo na filmach widocznie pokazuje, że zjada z kolegami naprawdę mały procent tego, co zamówił. Według mnie tacy twórcy robią nieporównywalnie większą krzywdę światu w temacie żywności niż Katon rozbijający raptem kilka jajek na filmie. Nadmienię też, że publiczność wymienionych przeze mnie twórców jest na pewno jeszcze młodsza niż mediana wieku u Katona. A, i tak swoją drogą, jeszcze na temat marnowania jedzenia... Lol. Hej, tu Hoshi parę dni później. Podczas montowania i tworzenia tego materiału zdążyliśmy oboje z Katonem pogadać z Glamrockiem. Cóż, przynajmniej... była tego próba. Tak czy siak, nie będę się nad tym rozczulać, do całości link znajduje się w opisie, timestamp to około 1 godzina 50 minut, jeśli ktoś chce to obejrzeć, a dla skrótowców. Glamrock nie chciał za wiele wydusić, przybity do ściany podkulał ogonek i unikał wypowiedzi, jak i w przysłowiową twarz powiedział Katonowi, że tak, uważa go za skamera. Nic więcej chyba dodawać nie muszę, poza moim poirytowaniem, bo tak jak wspomniałam, takie zarzuty podchodzą pod paragraf kodeksu karnego o zniesławienie. Podsumowując, moje stanowisko w tej sprawie jest chyba jasne. Glamrock wytacza w swoim materiale argumenty, które są wystawione bardzo pochopnie i z brakiem porządnego researchu. Nie twierdzę, że nie przygotował się do swojego filmu wcale. Ptaszki ćwierkają za oknem, że robił go przez rok, natomiast nie przygotował się do niego dostatecznie dobrze. W dniu zakończenia mojego scenariusza, Katon wypuścił już na ten temat swój film, a Glamrock zapowiedział drugą część do swojej nagonki. A z racji na to, że nie wiem, kiedy wyjdzie mój materiał, chcę po prostu zaznaczyć, że robię go przed wyjściem kontynuacji ze strony pana Glamrocka. Nie mam w planach dogrywać drugiej części do swojego komentarza, bo nie widzę sensu w marnowaniu na to czasu, ale warto o tym wspomnieć. Chcę również powiedzieć, że ten film pod żadnym pozorem nie jest hejtem w stronę twórcy, a po prostu moim swoistym komentarzem co do sytuacji. Tak samo nie pochwalam przejścia z mojego materiału na kanał Glamrocka i wieszania na nim psów. Wręcz przeciwnie. Im mniej damy mu satysfakcji z tej dramy, tym lepiej. Narcyzy lubią, jak o nich głośno. A w swojej sekcji komentarzy proszę o zachowanie kultury wypowiedzi i netykiety. Wszystkie komentarze wyzywające którąkolwiek ze stron będą usuwane. W każdym razie dziękuję wam za obejrzenie, jeśli chcecie to pacnijcie czerwony guziczek i zostawcie coś po sobie w komentarzach, a ja tymczasem się z wami żegnam, mnie ja zawód Hoshi, paka paka.